Z czego ty sama jesteś najbardziej zadowolona? Myślę, że najbardziej jestem zadowolona z mniejszym właśnie Victoria's Secret, Calvina Kleina, pracowania dla świetnych firm kosmetycznych, MAC Cosmetics, CoverGirl. Oczywiście wiele byłam główną twarzą na Dior Makeup Show Presentation w Tokio. Również kampania Lee Jeans, prezentacja dla Versace'ego. No to są akurat dla mnie takie takie szczególne, że tak powiem, sukcesy moje małe, gdyż oczywiście to są marki, które znane na światowe marki, które są bardzo cenione i trudno się oczywiście do nich dostać. Robiłaś też coś dla Chanel podobno, tak? Tak, była to właśnie tak jakby taka reklama ich perfum w gazecie na rozkładówce Shape'a. Wyjeżdżasz chyba wkrótce robić kampanię dla Guessa. Tak, dokładnie. O tym troszkę. No to była bardzo, że tak powiem, zaskakująca wiadomość, którą otrzymałam od mojej właśnie menadżerki Maggie Hayes, która bardzo się starała i bardzo dopingowała mnie w tym, bardzo po prostu wiem, że włożyła w to mnóstwo pracy, żeby po prostu zauważyli mnie, żeby po prostu zachęcić właśnie ludzi z Guessa co do mojej osoby. Wiem, że to wymagało się dużej pracy i tak naprawdę zastanawiałam się, jak to z tym będzie i tak dalej, bo nie byłam tak naprawdę pewna siebie co do tego, bo poznałam milion po prostu pięknych modelek, które są idealne dla, nie wiem, dla każdego designera, szczególnie dla Guessa czy dla Victoria's Secret. Poznałam te dziewczyny i no i tutaj nagle dowiaduję się, że Amanda, dostałaś Guessa. You got confirmed for Guess. To był dla mnie totalny, no po prostu szok mojego życia. I już się dowiedziałam, że to jest kampania na teraz właśnie na jesień. Jesień, zima 2013. Dokładnie. I że niedługo wyjeżdżam do LA. Będziemy kręcić zdjęcia, będziemy mieli zdjęcia w Malibu. Co jeszcze przed tobą? Jakie ciekawe projekty? O co walczysz, co chciałabyś zrealizować i co już wiesz, że zrealizujesz? Jak na razie czekam jeszcze na... Znaczy staram się, bo jestem teraz na opcji do reklamy Lee Jeans w Nowym Jorku. Teraz mam nadzieję pójść w stronę właśnie show business, oczywiście modeling numer jeden, ale też do reklamy. A co w show biznesie, na przykład o aktorstwie też myślisz? Tak, oczywiście. Też myślę nad tym. Modeling nie będzie trwał wiecznie. Tak, dokładnie. A niestety zauważyłam, że właśnie jest taka kolej właśnie, że z modelingu gdzieś się dalej w aktorstwo, lub nie wiem, czy może zostać jakimś autorem książki, czy coś takiego. Więc tak, myślę właśnie nad aktorstwem.